Witajcie, kochani. Zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj chcę mówić o niemówieniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, poprowadź nas. Poprowadź nas do Pana. Potrzebujemy przebywać w Twojej obecności, aby Słowo było dla nas jasne. Abyśmy mogli je przyjąć, aby ono mogło w nas zamieszkać, a my w nim. Duchu Święty, przyjdź do naszych serc, do naszych myśli, do naszych pragnień, oczekiwań. Przyjdź i przygotuj drogę. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał demona z człowieka niemego, a gdy demon wyszedł, niemy zaczął mówić. Tłumy zdumiewały się, ale niektórzy mówili, wyrzuca demony mocą ich przywódcy, Belzebuba. Inni zaś, chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, powiedział: każde królestwo wewnętrznie podzielone staje się pustkowiem i dom na dom się wali. Jeśli więc szatan walczy sam ze sobą, jak przetrwa jego królestwo? Wy mówicie, że ja wyrzucam demony mocą Belzebuba. Jeżeli więc ja mocą Belzebuba wyrzucam demony, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli jednak ja wyrzucam demony mocą palca Bożego, to nadeszło już do was Królestwo Boże. Gdy ktoś silny i uzbrojony strzeże swego pałacu, jego mienie jest bezpieczne. Lecz gdy nadejdzie mocniejszy od niego, pokona go, zabierze uzbrojenie, któremu zaufał, i rozdzieli zdobyte na nim łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Kochani, dziś chcę się zatrzymać na samym początku tego fragmentu. On się wydaje jakby pozostać w tle tego wszystkiego, o czym tutaj Jezus mówi. Jednak ja, czytając tak bogate słowo, mam zwykle tak, że tych treści jest dla mnie tak dużo, że nie jestem w stanie wszystkiego w sobie przyjąć, o wszystkim opowiedzieć, wszystko przetrawić. Więc zwykle jakaś jedna czy dwie rzeczy pozostają we mnie i to biorę na ten czas. I dzisiaj to, co we mnie zostało, to Jezus wyrzuca demona z człowieka niemego. Gdy demon wyszedł, niemy zaczął mówić. Dzisiaj moje serce dotyka niemówienie. Myślę o tym, jak wiele sytuacji jest w moim życiu i w życiu osób, które znam, kiedy nie mówią. Kiedy nie mówią, co myślą, czego pragną, czego się boją. Kiedy nie mówią do swoich bliskich. Kiedy nie mówią do Boga. Myślę o tym, że kiedy nie wypowiadamy tego, co jest w nas, co potrzebuje być wypowiedziane, to jakbyśmy byli w więzieniu. Brakuje nam przestrzeni, tlenu. Oczywiście podkreślam to, że to, co powinno być wypowiedziane, bo nie wszystko powinno być wypowiedziane, są rzeczy, które zostają dla nas w sercu. Też sposób wypowiedzi jest ważny. Nie chodzi o to, aby za wszelką cenę się wypowiedzieć, niszcząc przy tym innych. Ale to, jak poznaję Boga, to mówi mi o tym,
Po pierwsze, że on chce mnie słuchać. On chce, bym ja słuchała jego, ale on sam też chce mnie słuchać. On chce usłyszeć, co dzieje się w moim życiu. Chcę usłyszeć opowieść o moim życiu z mojej perspektywy. Tak, żeby on mógł mi na to odpowiedzieć i pokazać, jaka jest jego perspektywa. Bo być może, najpewniej, nie widzę wszystkiego. Widzę tylko część drogi. On widzi całość. Więc dlatego warto jest wypowiedzieć się do Boga. Mówię to do was, ale też do siebie. Po drugie, wypowiedzieć to, co czuję, co przeżywam przed sobą. Nazwać swoje emocje, przytulić siebie w tym, co się dzieje we mnie. Nie ocenić, nie skrytykować, nie wydrwić. Chociaż być może tego ktoś jest nauczony. Warto mówić do siebie dobrze. Warto być dla siebie łaskawym. I mówienie do drugiego człowieka. Słowa dają życie i dają śmierć. Tutaj mamy wielką władzę. Może dziś nie będę już mówić o tym, że możemy kogoś właśnie zranić słowem, ale chcę powiedzieć o tym, że czasami nie mówimy, a trzeba. Że coś jest w nas tak zamknięte, być może tak zranione przez ludzi, tak jakoś bolesne albo zawstydzone, że nie chcemy mówić. Być może nie mamy takiego doświadczenia, że nasze mówienie było uszanowane, było przyjęte. I to zrozumiałe, że kiedy mamy takie doświadczenia, to wchodzimy w taki tor właśnie milczenia, które nas ściska od środka, które nie pozwala nam się wyprostować. Ale Pan tego nie chce. Jezus dzisiaj wyrzuca demona z człowieka niemego i ten zaczyna mówić. I wszyscy są zdumieni. Można się przygotować na to, że kiedy Pan przyjdzie i zaczniesz mówić, to wszyscy będą zdumieni. To może być bolesne, być może radosne, ale raczej podejrzewam, że będzie to trudne doświadczenie. Jakby miało się to stać, że zaczniemy mówić to, co ma być wypowiedziane? Myślę, że potrzebne jest nasze pragnienie, nasz krok do przodu. Zaufanie Panu Bogu i reszta należy do Niego. Wiem też, że to On czeka na nas. On daje nam czas. Kiedy wreszcie się zdecydujemy powiedzieć to, co ma być wypowiedziane. On jest cierpliwy. Kochani, zostawiam was dzisiaj z tym słowem. Może warto tak poszukać, czy nie mówię, a jeśli tak, to jak to się stało? I prośmy dzisiaj Pana o to, aby nas uwolnił do mówienia. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za słowo. Dziękuję, że Ty jesteś cierpliwym tatą, że podtrzymujesz swoje dzieci, że uczysz nas mówić. Pragniemy, Panie, by słowa, które wypowiadamy, były
budujące, podnoszące. Pragniemy wypowiadać prawdę w miłości, ze względu na szacunek do siebie, do drugiego człowieka i do Ciebie. Uwielbiamy Cię, Panie, w tym, że Ty chcesz nas słuchać. Chcesz usłyszeć naszą historię, nasze przeżycia, nasze odczucia. Chcesz je usłyszeć od nas. Uwielbiamy, Panie, Ciebie w tym, że przy Tobie możemy uczyć się mówić, że do Ciebie możemy powiedzieć wszystko, że Ty wszystko zniesiesz, że Ty wszystko przyjmiesz. To nie muszą być wyrafinowane słowa, ale tak jak małe dziecko wdrapuje się na kolana taty i niekiedy mówi rzeczy, które trudno zrozumieć, które się nie składają w całość, a tata je kocha ponad życie. Tak i Ty. Amen. Kochani, dobrego czasu. Dziękuję Wam za obecność i pozostańmy razem przy Panu.